przez 4 dni Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie była stolicą kolarstwa górskiego w Polsce. Do rywalizacji stanęli kolarze we wszystkich grupach wiekowych, od młodzików po kategorię Masters. Uczestniczką była Maja Włoszczowska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, złota medalistka Mistrzostw Świata w wyścigu elity MTB, wielokrotna mistrzyni Polski w cross country. Mazury to bardzo dobre miejsce do uprawiania kolarstwa górskiego, powiedziała Maja Włoszczowska. Uważam, że Mazury są bardzo przyjazne rowerzystom. Jest gdzie pojeździć, oczywiście są tu zupełnie inne tereny niż w górach, w Jeleniej Górze, gdzie ja mieszkam. Ale zawody cross country nie potrzebują wiele, a Góra Czterech Wiatrów naprawdę daje dużo i tutaj spokojnie Mistrzostwa Polski da się zorganizować. Trasa jest piekielnie ciężka, naprawdę, podjazdy dają w kość każdemu, więc będzie dzisiaj na pewno ciężka rywalizacja. Kolarstwo górskie to dyscyplina sportu, którą każdy może uprawiać. Rower górski to jest przede wszystkim, no oczywiście fajny wysiłek fizyczny, dbanie o siebie, o zdrowie, o kondycję, ale wielka frajda, kontakt z naturą. Uciekamy od cywilizacji, wjeżdżamy do lasu. Mi na treningach potrafi przebiec wiewiórka, sarna i to jest fantastyczne. To jest naprawdę odstresowywujące. Do tego oczywiście frajda z pokonywania różnych trudności, korzeni, kamieni. To naprawdę jest fantastyczne, trzeba tego spróbować, aby to zrozumieć. Organizatorem Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim było stowarzyszenie Luz Grupa, pomysłodawca i organizator Milko Mazury MTB, cyklu wyścigów kolarskich wspieranych przez spółdzielnię mleczarską Mlekpol. Pomysł zrodził się parę miesięcy temu, w momencie, w którym w Polskim Związku Kolarskim nie było wyłonionego organizatora Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim. No my jako Stowarzyszenie Luz Grupa podjęliśmy się wyzwania organizacji tej imprezy. Zaprosiliśmy do projektu kilku sponsorów i partnerów, m.in. firmę Mlekpol, która jest sponsorem strategicznym i dzięki temu mamy wspaniałą imprezę na Mazurach Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. Trasa wyścigów zlokalizowana na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie była nie lada wyzwaniem dla zawodników. Charakteryzuje się sztywnymi, krótkimi podjazdami, szybkimi, niebezpiecznymi zjazdami oraz ciasnymi nawrotami. Wyścig jest bardzo górski, jak wszyscy zawodnicy zgodnie razem tutaj twierdzą. Trasa jest bardzo trudna fizycznie, bardzo wytrzymałościowa. Uważają też zgodnie, takie tutaj słyszymy informacje, że jest to jedna z trudniejszych, jak nie najtrudniejsza trasa w Polsce. Kilka słów o samej trasie. Trasa mierzy 4600 metrów i na jednej rundzie zawodnicy mają do pokonania aż 200 metrów przewyższenia w górę. Także jeżeli wyścig rozgrywany jest na 5 czy 6 okrążeniach, no to ta suma podjazdów oscyluje w okolicach kilometra i to już jest bardzo, bardzo dużo. Wszystkie starty i wyścigi budziły ogromny aplauz kibiców. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się start i wyścigi kobiet w kategorii Open. W tej części mistrzostw uczestniczyła Maja Włoszczowska.